Witajcie moi drodzy w pierwszym kosmetycznym filmie już po naszym powrocie z Włoch, z wakacji. Czas wrócić do nagrywania filmów, które bardzo, bardzo lubicie. I dzisiaj, jak to się mówi, lecimy z grubej rury, ponieważ przedstawię wam dzisiaj hity tegorocznego lata, oczywiście kosmetyczne. Produkty ze wszystkich chyba kategorii, czyli będzie coś z makijażu, będzie coś z pielęgnacji włosów, do ciała, filtry, zapachy i tak dalej. I są to takie perełki. Perełki, słuchajcie, które wyszczególniłam wśród wszystkich kosmetyków, które sobie testowałam w tym okresie letnim, a było ich naprawdę bardzo dużo. I uwierzcie mi, że wiele świetnych produktów poznałam właśnie w tym okresie. No, ale żeby ten film nie był za długi, postanowiłam, że spróbuję go tak skondensować, zrobić taki, wyszczególnić takie naprawdę fajne kosmetyki. Więc zaczynamy. Kategoria, od której rozpocznę, będą to zapachy. No i powiem wam, że teraz właśnie w tym okresie letnim pojawiło się u mnie kilka takich nowych zapachów, ale postanowiłam, że nie będę ich wyróżniać dzisiaj, ponieważ są to nowe zapachy, które cały czas sobie testuję i chcę też sprawdzić, jak będą się spisywały w okresie jesienno-zimowym. Natomiast jest jeden zapach, który uwielbiam w tym okresie letnim, do którego uwielbiam wracać właśnie w okresie letnim i zawsze będzie mi się on kojarzył z wakacjami. No i oczywiście, że jest to Bronze Goddess, ta wersja oryginalna od marki Estée Lauder. Dlaczego postanowiłam wyróżnić go w hitach tegorocznego lata? Między innymi właśnie dlatego. Takie oto połączenie. Jeszcze przed wakacjami, jeszcze przed okresem letnim, wydaje mi się, że to było jakoś w połowie wiosny, kupiłam sobie masełko, balsam, krem do ciała właśnie z tej samej linii Bronze Goddess. Jest to nowość w ofercie, która właśnie pojawiła się w tym okresie. I widzieliście na moim Instagramie, że od razu zakupiłam sobie dwa opakowania i w związku z tym, że właśnie, pojawił się u mnie ten produkt do pielęgnacji ciała, który ma cudowną konsystencję, taką śmietankową. Pachnie oczywiście tymi tradycyjnymi perfumami z tej linii. Ma też bardzo fajne składniki aktywne w formule. To postanowiłam, że uzupełnię sobie właśnie tę linię i na wyjazd na wakacje kupiłam sobie wodę orzeźwiającą właśnie z tej linii. Bo pewnie część z was wie, że z tej linii właśnie zapachowej Bronze Goddess mam tę wodę orzeźwiającą, mamy wodę perfumowaną, ale mamy również wersję Azur, wersję Nui, czyli nieco inne aromaty, ale cały czas bym powiedziała w tej samej nucie. Natomiast ja uwielbiam właśnie te. I stwierdziłam, że dobrym połączeniem będzie właśnie woda orzeźwiająca, a nie woda perfumowana, dlatego że sam balsam, samo to masełko bardzo intensywnie pachnie i można by było nawet już zrezygnować, słuchajcie, z tego zapachu, bo ten aromat niesamowicie długo utrzymuje się na skórze, już nie mówiąc o tym, że cudownie ją pielęgnuje, ale stwierdziłam, że dodam sobie jeszcze takiej odrobiny intensywności właśnie przez tę wodę orzeźwiającą. I tutaj też zaznaczę, że to jest woda orzeźwiająca, czyli ona nie będzie długo się utrzymywała na skórze, jeśli będziecie stosować ją samodzielnie. Ona będzie wam dawała tylko takie właśnie orzeźwienie, jak sama nazwa wskazuje. Jeśli szukacie produktu, który nie będzie łączony właśnie z tym masełkiem, to postawcie zdecydowanie na wodę perfumowaną, bo wtedy ten zapach utrzymuje się dłużej i nie znika tak szybko ze skóry, nie ulatnia się tak szybko ze skóry. Natomiast, no właśnie, tegoroczne wakacje, lato, ten zapach, który jest wyjątkowy, jest z jednej strony świeży, ale z drugiej strony ma taką nutkę, która kojarzy wam się z ciepłem, z latem, z wysoką temperaturą, nieco chłodniejszymi letnimi wieczorami. To jest coś wspaniałego. No i teraz jak byłam we Włoszech, to wszystkie kobiety w mojej włoskiej rodzinie pytały się, czym pachnę. A ten zapach przyciąga, jest wyjątkowy i dlatego właśnie postanowiłam, że wyróżnię go w hitach tegorocznego lata.
Kochani, lecimy z kolejną kategorią i to będzie tym razem makijaż. Zanim jeszcze przejdziemy do pielęgnacji. W makijażu w tym okresie letnim pojawiło się u mnie sporo nowych produktów i były takie perełki, jak na przykład płynne cienie do powiek od marki Sisley. No coś wspaniałego pokazywałam Wam na moim Instagramie. Czy też cudowny bronzer od marki Dolce Gabbana, przepiękne opakowanie, to jak została stworzona cała formuła, jaki daje efekt na skórze. Ale postanowiłam, że wyróżnię zupełnie coś innego i będzie to korektor od marki Anastasia. Też o tym korektorze wspominałam Wam na moim Instagramie. Dlaczego właśnie korektor? Jeszcze przed wyjazdem do Włoch stosowałam korektor od marki Estée Lauder, ten właśnie oto, który już mi się praktycznie kończy, ale ten korektor jest za jasny do mojej skóry właśnie w okolicy oczu, kiedy ta skóra jest taka muśnięta słońcem, lekko opalona. No i stwierdziłam, że przed wyjazdem do Włoch kupię sobie korektor, który będzie nieco ciemniejszy właśnie od tego. I dopytałam się jeszcze Pawła Borkowskiego, który, a jak wiecie, Paweł jest makijażystą marki Estée Lauder, na który odcień mam postawić tego korektora, bo on się u mnie bardzo fajnie sprawdza, żeby był nieco ciemniejszy od tego, ale też właśnie nie za jasny, nie za ciemny. Paweł podał mi numerek, którego nigdzie nie mogłam znaleźć stacjonarnie. I w którymś z Douglasów, nie pamiętam już w którym, kiedy właśnie szukałam tego korektora w ciemniejszym odcieniu, pani zaproponowała mi Anastazję. Ja nigdy wcześniej nie miałam korektora z tej marki. Co prawda używam żel do brwi, które też już doskonale znacie i jestem z niego bardzo zadowolona, ale korektor czym mnie przekonała? Pani w perfumerii powiedziała tak: po pierwsze, kolor jest nieco ciemniejszy od tego, sprawdziłyśmy i rzeczywiście bardzo, bardzo fajny, ale ten korektor, zobaczcie, jest dużo, dużo większy, w sensie ma dużo większą pojemność od tego, a cenowo wychodzi tak samo. Poza tym pani w perfumerii powiedziała, będzie pani z niego bardzo zadowolona, bo on jest niesamowicie wydajny i też bardzo ładnie kryje. No, słuchajcie, miała rację i już dawno nie miałam takiego korektora, który po pierwszym nałożeniu musiałam zetrzeć. A o co dokładnie chodzi? Ja zazwyczaj jak nakładam sobie korektor w okolicy oczu, to robię sobie takie trzy małe kropeczki, a potem rozcieram te kropeczki przy pomocy mini beauty blendera. I stosuję go dosłownie odrobinę, ponieważ ja nie lubię, jak korektor wchodzi w zmarszczki, gdzieś tutaj nam się roluje, czy coś się z niej dzieje. Ja nie lubię, jak ta dolna powieka jest zbytnio obciążona. Więc to musi być taki korektor, który ma w miarę fajnie kryjącą formułę, ale też nie jest zbyt ciężki. I tak też zrobiłam z tym. Pierwsze nałożenie tego oto korektora, trzy kropeczki, a później biorę gąbeczkę właśnie, mini beauty blender, zaczynam rozcierać i mówię: matko, tego było tak dużo przy tych trzech kropeczkach, słuchajcie, że musiałam to po prostu zetrzeć. Nawaliłam sobie za dużo tego korektora, przyzwyczajona do mojego standardowego, do mojej standardowej aplikacji korektora. Stwierdziłam, no rzeczywiście konsystencja nie wydaje się na taką gęstą, ale jest niesamowicie gęsta, bardzo treściwa i przez to też jest bardzo dobrze kryje i wystarczy odrobinka, dosłownie odrobina, słuchajcie, tego korektora, żeby go cudownie tutaj fajnie rozetrzeć i żeby już dawał to mocne krycie, takie krycie, na którym nam zależy, ale przy tym nie wchodził w zmarszczki i co za tym idzie, jego wydajność. Mimo tego, że ten korektor jest naprawdę duży w pojemności. Ma fajny aplikator, bo jest to też taka dosyć duża, fajna gąbka, ale ja, tak jak mówię, nakładam sobie jedną kropeczkę pod jednym i pod drugim okiem i wtedy dopiero go rozcieram. Kolorystycznie też bardzo dobrze się u mnie sprawdził. Natomiast, słuchajcie, jeśli chcecie sobie kupić korektor z tej półki selektywnej, czyli nieco droższy, gdzieś w perfumerii, na przykład właśnie w Sephorze czy w Douglasie, to postawcie na ten. Jeśli szukacie korektora, który będzie bardzo wydajny, o dużej pojemności, w dobrej cenie i dawał bardzo dobre krycie, a przy tym nie wchodził w zmarszczki, to postawcie na ten.
To jest naprawdę, słuchajcie, jakiś hit. I trochę żałuję, że zaczęłam stosować ten kosmetyk dopiero w sierpniu, ten korektor dopiero w sierpniu, bo mam go tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, a za chwilę moja skóra będzie jaśniejsza i będę musiała wrócić do jaśniejszego korektora, więc ten będę musiała przytrzymać do kolejnych wakacji, do kolejnego wyjazdu, kiedy skóra będzie bardziej opalona, ale to jest naprawdę mistrzostwo świata. Rozgadałam się o tym korektorze, teraz lecimy z kolejną kategorią, czyli pielęgnacja włosów. I tutaj pewnie Was to nie zdziwi, bo również wspominałam o tych produktach na moim Instagramie, pojawia się marka Kevin Murphy, ale seria pielęgnacyjna do włosów, która ma je przede wszystkim nawilżać. Ja już przetestowałam kilka produktów właśnie od marki Kevin Murphy i większość się u mnie bardzo fajnie sprawdziła, natomiast ta seria bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, szczególnie podczas wyjazdu do Włoch i opowiadałam Wam wtedy o szamponie. To jest produkt, który bardzo chciałabym wyróżnić dzisiaj w filmie i kiedy pokazałam Wam m.in. szampon na moim Instagramie, dostałam też od Was bardzo dużo wiadomości, że też tę serię znacie, że jesteście zachwycone tym szamponem i naprawdę efekty są super. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tym okresie letnim, kiedy jestem na wakacjach, kiedy moje włosy mają styczność z inną wodą, kiedy jest wysoka temperatura, jest promieniowanie, jest gorąco, kiedy kąpię się w morzu, włosy są zdecydowanie bardziej przesuszone i trzeba postawić na takie intensywne nawilżenie. I to intensywne nawilżenie dały mi właśnie te produkty. Szampon jest bardzo gęsty, przez co też odrobina tego szamponu daje nam super pianę i jest też wydajny, ale to, że szampon myje nasze włosy, oczyszcza je i dodatkowo je jeszcze nawilża, sprawia, że włosy są naprawdę przyjemne w dotyku, miękkie, takie sypkie, tak to się chyba mówi. Są dla mnie, co jest szczególnie ważne, że włosy są miękkie i przyjemne w dotyku i super się rozczesują. I właśnie nie ma tego efektu przesuszenia, że te końcówki nie są takie suche. To jest świetny produkt, jeśli macie problemy z włosami, jeśli na przykład farbujecie włosy, a przede wszystkim rozjaśniacie Wasze włosy i one stają się takie suche w dotyku, wypróbujcie tę linię od marki Kevin Murphy, właśnie tę fioletową linię. Odżywka jest lżejsza w formule niż szampon, ale powiem Wam, że też testowałam sam szampon bez odżywki i mogłabym powiedzieć, że wcale nie trzeba tej odżywki nakładać, bo już szampon daje świetny efekt na włosach. Także genialna linia, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. I jeszcze jeden produkt, który zużyłam właśnie podczas wakacji, który chronił moje włosy przed promieniowaniem. Produkt, który nakładamy właśnie w takiej formie sprayu i on ma przede wszystkim chronić nasz kolor, jeśli macie włosy farbowane. I rzeczywiście zauważyłam, że ten kolor nie zmienił swojego stanu, jakby to powiedzieć, że on nie wyblakł. Jak wiecie, ja farbuję włosy na ciemny kolor i styczność ciemnego koloru z promieniowaniem, z wysoką temperaturą właśnie w okresie letnim powoduje, że ten kolor nam się robi jaśniejszy. A ta odżywka w sprayu cudownie chroniła moje włosy i kiedy wróciłam z Włoch do Polski, wcale nie zauważyłam różnicy w ich kolorze. Oczywiście znowu je farbowałam, ale przez te 3 tygodnie stosowania tej odżywki w okresie wakacyjnym nie było mowy o tym, żeby ten kolor się zmienił, żeby był jaśniejszy. I to sprawiło, że dzisiaj właśnie podkreślam, to są moje hity tegorocznego lata. Coś, co wywołał u mnie wow, ale takie wow, że musiałam przetestować na wszystkich osobach z mojej włoskiej rodziny i wszyscy mówili wow, niesamowite. To jest kosmetyk do pielęgnacji skóry ciała po opalaniu. Kosmetyk, który skończyłam w momentalnym tempie, ponieważ ma niską pojemność, ale kosmetyk, który pokazałam Wam na Instagramie i też wywołał u Was reakcję wow, będę do niego regularnie wracać. I to jest właśnie taka lodowa pianka. To jest coś, co nie tyle wywołało u mnie uśmiech na twarzy, za każdym razem szok, ale coś, co w ogóle jest
Ja nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, żeby stworzyć tego typu produkt. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałam. No dobra, już Wam mówię, o co chodzi. Jest to produkt do stosowania po opalaniu na ciało i jest to produkt w sprayu. Ale słuchajcie, w momencie, kiedy nakładacie go na skórę, to po pierwsze macie wrażenie, jakby ktoś spryskał Wam skórę śniegiem. Tworzy się pianka, którą jak dotkniecie, to macie wrażenie, że rozprowadzacie na skórze autentycznie śnieg. To jak chłodzi wasze ciało po opalaniu, to jest w ogóle szok, jakbyście sobie zarzucili, nie wiem, kostki lodu na waszą skórę. No to jest w ogóle jakiś obłęd. Nie wiem, słuchajcie, co mam wam powiedzieć na temat tego produktu, bo to jest szok. To jest tak przyjemne po opalaniu, kiedy skóra jest jeszcze taka ciepła, a być może delikatnie podrażniona, zaczerwieniona. To ukojenie właśnie, jakie przynosi, jest autentycznie niesamowite. W składzie ma między innymi olej kokosowy, który też sprawia, że tą waszą skórę pielęgnuje i rzeczywiście po rozprowadzeniu tej lodowej pianki na skórze zostaje taka delikatna powłoka, która stopniowo się w skórę wchłania, ale skóra jest miękka, przyjemna w dotyku, gładka, dobrze nawilżona, zregenerowana, nie ma tego efektu, że coś was piecze, troszkę coś podobnego do pianki z pantenolu. Jeśli kiedyś stosowaliście, to na pewno będziecie wiedzieć mniej więcej, o co chodzi, ale tutaj mamy ten efekt lodu, ten efekt chłodzenia, ten efekt śniegu. To jak ten produkt zachowuje się na skórze. Nie da się tego opisać w kilku słowach, bo trzeba to wypróbować. To jest szok, to jest wow. I u każdego, u kogo zastosowałam tę piankę, żeby przetestować, wszyscy mówili, no niesamowite, no w ogóle co to jest za produkt, daj jeszcze i bardzo żałuję, że jest tego tylko 114 gramów, bo to się momentalnie kończy. Marka dostępna oczywiście w perfumerii Douglas, ale szukajcie też tego produktu w różnych innych perfumeriach, sklepach internetowych. Mam nadzieję, że na stałe pojawi się w ofercie również online, ponieważ była dostępna stacjonarnie. To jest hit, hitów chyba każdego lata i tak jak mówię, będę do niego regularnie wracać. Ostatnie dwie kategorie, które chciałam dzisiaj z Wami omówić, to jest pielęgnacja twarzy, pielęgnacja skóry właśnie w tej okolicy i będą to produkty od marki Bielenda Professional, seria Hyalu Minerals. Jest to seria, która pojawiła się z początkiem lata, seria intensywnie nawilżająca, nawadniająca, wygładzająca. Ja co prawda mam tutaj puste opakowanie po masce i to właśnie ją postanowiłam wyróżnić szczególnie wśród tych wszystkich produktów, ponieważ zabrałam ją ze sobą też do testowania na wakacje do Włoch, gdzie wiecie, jaka jest temperatura, wilgotność powietrza i nie tylko. Po opalaniu cudownie koiła moją skórę, nawilżała, nawadniała, skóra była miękka, przyjemna w dotyku, nie było mowy o żadnym ściągnięciu, żadnym napięciu, świetny skład, bardzo fajne formuły tych produktów, bardzo przyjemne zapachy w niektórych produktach. Ja bym powiedziała, zapachy szczególnie wyczujecie w nawadniającej mgiełce, ponieważ tam został zastosowany hydrolat i wyczujecie odrobinę właśnie w tej masce, która ma taką delikatną niebieską barwę. W pozostałych produktach nie, chociaż znając wasze nosy, są tutaj wśród was takie osoby, które nawet w produktach bezzapachowych są w stanie wyczuć jakieś zapachy, więc od razu informuję, ale ta maska to jest cudo, taka kremowo-żelowa, przyjemna, chłodząca, kojąca, nawilżająca, regenerująca. Dla osób, które szczególnie, cała linia, szczególnie dla osób, które posiadają skórę mieszaną, skórę tłustą, skórę odwodnioną, poszukują produktów o lekkich formułach, ale o intensywnym działaniu. Bardzo fajne kosmetyki. I kończymy dzisiejszy film filtrami, które przetestowałam w tym okresie wiosenno-letnim, bardziej letnim, które zabrałam ze sobą na wakacje, które testowałam we Włoszech, które testowałam podczas opalania, kąpieli w morzu. Będą to trzy produkty, dwa do ciała i jeden do twarzy.
Zacznę od kosmetyku do twarzy. Jest to filtr od marki Hydropeptide. Filtr, który pokazywałam Wam już wiele razy na moim Instagramie, sprawdził się u mnie genialnie właśnie podczas okresu letniego. Filtr, który ma przyjemną konsystencję, nie zostawia białej powłoki, daje takie satynowe, lekkie wykończenie. Wysoka ochrona, bo mamy tutaj 50. Jest również w wersji z kolorem. Nie znam tej wersji, ale mam nadzieję, że ją jeszcze przetestuję. Bardzo fajny skład, zresztą marka Hydropeptide słynie z kosmetyków, które mają genialne składy, bardzo dużą ilość substancji aktywnych i świetne działanie. Zamknięty w tubce z taką pompeczką, pięknie się rozprowadza na skórze, nadaje się idealnie pod podkład, samodzielnie, stosowałam go na plaży, stosowałam go praktycznie cały czas podczas wakacji i jeszcze wcześniej. Jestem nim zachwycona. To nie jest tani produkt, ale jest wart swoich pieniędzy. Będzie to zdecydowanie jeden z moich ulubionych filtrów do stosowania w okolicy twarzy, szyi, chroniący przed promieniowaniem UVA, UVB ze świetnym składem, antyoksydantami, działający przeciwzmarszczkowo. Można spokojnie zrezygnować już ze stosowania kremu na dzień, kiedy będziecie nakładać ten filtr. Wow! I dwa filtry do ciała, jeden tańszy, drugi droższy. Zacznę od tego droższego, czyli znowu od marki Hydropeptide. Jest to mgiełka. Mgiełka, którą przetestowałam w drugim tygodniu wakacji we Włoszech, ponieważ ona ma ochronę 30. Wcześniej stosowałam filtr, który za chwilę Wam pokażę, z 50 SPF. I to jest cudo. To jest kolejne cudo. Mgiełka, która przepięknie rozpyla się na skórze, absolutnie obłędnie pachnie. Świetna butelka z, słyszycie to? Z rewelacyjnym aplikatorem, bo nie ma tutaj żadnej nakładki, wystarczy przekręcić, rozpylić produkt, znowu przekręcić i zamknąć buteleczkę. I to jest genialne rozwiązanie, kiedy jesteście na plaży, kiedy macie styczność z piaskiem, kiedy wasze dłonie mogą być na przykład brudne od soli morskiej, a od piasku. Takie rozwiązanie, ja jestem absolutnie na tak i mam nadzieję, że inne marki, no może nie wezmą przykładu z Hydropeptide, ale też będą wprowadzały takie opakowania, jeśli rozmawiamy o filtrach, bo to jest genialne rozwiązanie. Ale dlaczego postanowiłam wyróżnić tę mgiełkę? Ja bardzo lubię mgiełki jako produkty z filtrem do opalania, przeciwpromieniowaniu, bo właśnie rozpylanie takiego produktu jest super, nie musicie go rozcierać. Wystarczy, że rozpylicie sobie w dużej ilości na wasze ciało. Taka mgiełka dosyć szybko się wchłania, ale pozostawia warstwę ochronną, na której nam zależy. I to jest też świetne rozwiązanie na twarz, kiedy chcecie sobie dodać filtr na waszą twarz. Czyli na przykład rano stosujecie taki kremowy, takiej kremowej wersji, robicie makijaż, a później musicie po kilku godzinach dodać sobie ten filtr, więc tutaj świetnie sprawdza się mgiełka, bo rozpylacie ją na skórze, nic nie musicie wklepywać, nic nie musicie robić, nie uszkadzacie makijażu, a macie dodatkową ochronę. Takich mgiełek na rynku jest naprawdę bardzo dużo i ja też kiedyś Wam już opowiadałam o tego typu produktach, ale ta mgiełka pozostawia na skórze taką lekko nawilżającą satynową warstwę, powiedziałabym bardziej suchego olejku. Ona nie zostawia takiej tłustej warstwy, która pojawia się w przypadku niektórych mgiełek innych marek. Przez to też bardzo fajnie właśnie sprawdza się na makijaż. Nie podrażnia skóry twarzy, ale trzeba chronić oczy. Czyli jeżeli będziecie ją rozpylać sobie na skórze, to warto sobie zasłonić oczy i dopiero ją rozpylić na twarzy, ponieważ parę razy dostała mi się do oka i troszeczkę mnie piekło, więc trzeba z tym uważać. Zapach jest genialny, jest cudowny, taki świeży, kojarzący się właśnie z wakacjami, i ochrona.
ochrona, na której nam zależy, plus inne fajne składniki aktywne. Tutaj między innymi znajduje się resweratrol, który jest cudowną substancją aktywną, jeśli rozmawiamy o antyoksydantach, oraz beta-karoten, który też powoduje, że skóra nabiera ładnego koloru, więc super produkt do stosowania na wakacjach. A drugi kosmetyk, czyli właśnie ten pierwszy produkt, który stosowałam na samym początku mojego wyjazdu do Włoch, czyli z 50, z ochroną 50, tani produkt, to jest marka Dax. Tak, moi drodzy, to jest transparentny spray do opalania, tak przynajmniej tutaj wskazuje nazwa, ale najbardziej zależy nam na ochronie. To jest produkt przeznaczony dla każdego, z wyszczególnieniem osób aktywnych fizycznie, czyli takich, które uprawiają różnego rodzaju sporty na powietrzu i potrzebują też ochrony. Również dla osób, które posiadają tatuaże, ponieważ on ma chronić tatuaż przed promieniowaniem, żeby on nie zmienił swojego koloru. Ja co prawda tatuaży nie mam, więc tutaj potwierdzić wam tego nie mogę. Natomiast bardzo podoba mi się formuła tego sprayu. No, zostało mi tutaj go troszeczkę, mniej więcej tyle, do wykończenia. I teraz tak, super się go rozpyla, bardzo wygodna jest tutaj ta opcja do aplikacji. Rzeczywiście szybko się wchłania i to jest kolejny plus, który pojawia się przy tym produkcie, jeśli rozmawiamy o osobach aktywnych, które też potrzebują spryskać skórę, szybko ją tutaj roz... Widzicie? Zapomniałam słowa. Chodzi mi o rozetrzeć. Potrzebują szybko rozetrzeć produkt na skórze, ale on ma się szybko wchłonić i nie pozostawiać tłustego filmu. I tak jest w przypadku tego kosmetyku. Jest wodnista, bardzo przyjemna konsystencja. Zawsze polecam wam taką konsystencję wstrząsnąć, żeby dobrze się tutaj wszystko wymieszało. Pozostawia taką delikatnie oleistą warstwę na skórze. No bo oczywiście mówimy tutaj też o tych filtrach ochronnych, ale ona nie jest lepka, ona nie jest taka nieprzyjemna. To jest produkt, który będzie naprawdę fajnie chronił skórę i tak też było u mnie, bo jak w pierwszym tygodniu naszego plażowania wyskoczyliśmy na plażę, a była dosyć wysoka temperatura, to nie dość, że musiałam się chować pod parasolem, to jeszcze musiałam używać filtrów 50, bo byłam tak blada w porównaniu do tych wszystkich innych Włochów na plaży, że wszyscy się ze mnie śmiali, że powinnam zrezygnować ze stosowania filtrów i postawić na jakiś przyspieszacz opalania, bo wyglądałam no jak dosłownie obsypana mąką wśród nich wszystkich. Ale słuchajcie, ja się tym absolutnie nie przejmuję. Dla mnie ważna jest ochrona i tak też było, nie pojawiło się żadne zaczerwienienie, żadne pieczenie, schodząca skóra, cokolwiek złego, co pojawia się przy opalaniu, więc ta ochrona była, na tym mi najbardziej zależało i polecam wam ten kosmetyk, ponieważ on jest naprawdę bardzo dobry w niskiej cenie dla osób, które szukają czegoś takiego, dla osób, które uprawiają różnego rodzaju sporty, które lubią takie właśnie wodniste formuły, bezbarwne, transparentne, które nie zostawiają jakiejś dziwnej, tłustej poświaty, dla osób, które mają jasną karnację i potrzebują tej wysokiej ochrony. Marka Dax dała radę. Tak, wiem, rozgadałam się. Wracam do swojej rzeczywistości i opowiadania o kosmetykach godzinami. Musicie mi to wybaczyć. Wy wiecie, że ja tak mam, że jak znajdę jakieś super kosmetyki, to mogłabym o nich cały czas gadać i gadać i wam tutaj opowiadać, więc musicie mi to wybaczyć. Staram się streszczać i mam nadzieję, że kolejne filmy będą takie, że nie będę tyle gadać. Wracam do siebie po powrocie z Włoch i po przerwie miesięcznej, którą tutaj miałam na moim kanale. Ale dzisiaj pokazałam wam takie naprawdę perełki, hity, hity lata. Jestem ciekawa, czy znacie te kosmetyki. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli ich nie znacie, to też dajcie znać w komentarzach. I koniecznie napiszcie, jakie kosmetyki były waszymi hitami lata 2022, które u was świetnie się sprawdziły. Jestem bardzo ciekawa, a my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!